Witam Was kochani serdecznie w trzecim odcinku z Supermarket symulatora, w którym tworzymy własny wielki supermarket od zera do milionera. Ja jestem Juken i zaczynamy moi drodzy działanie. Dzisiaj plan jest no bardzo ambitny. Bo chciałbym zatrudnić już kasiera, który by tutaj sobie e, kasował. Tak jak patrzę na ten market, jeżeli byśmy dokupili jakieś regałów, nie wiemy, czy nas na to stać, no to bylibyśmy w stanie się na razie spokojnie tutaj Rozwijać. Mamy miejsce jeszcze na rządek, rząd podwójnych regałów, ale to wszystko widzowie, właśnie, właśnie, właśnie. No, kartony nam się jeszcze tutaj walają, ale no to jest nieuniknione. Ja nie chcę, nie chcę, słuchajcie, na razie tego magazynu, tutaj też czeka troszeczkę przyjemnych rzeczy dla nas widzowie, moi drodzy, kochani, bo czeka na nas trochę towaru, który gdzieś tam pod koniec zamówiłem I jeszcze mi się trochę zachciało. Um, poprzestawiać to wszystko, jajka dałem na dół, serdałem do góry, tak troszkę yy, wyszedłem z założenia, że na razie przynajmniej, bo docelowo chciałbym, żeby cały jeden regał był w jednym produkcie, yy, ale na razie te, ta połówka tego regału od góry do dołu będę starał się, żeby była właśnie w jednym produkcie, tak będzie mi to, yy, no też yy, sprawniej, wygodniej, oj susu już mamy, no widzicie, no widzicie, widzicie, moi drodzy, kartonów się będzie walać, ale to takie życie, taki rap, taka rzeczywistość, no tutaj też, no trudno, trudno. No jakoś trzeba zacząć. To jest, słuchajcie, dopiero nasz któryś tam dzień. Dopiero co zaczęliśmy. Ja pamiętam, słuchajcie, jak swój pierwszy sklepik otwierałem, to był na początku sklepik. To też miałem masę kartonów. Nie mogłem się z tym wszystkim pomieścić. Ale u mnie to akurat wynikało z tego, że była też sprzedaż przez internet i kartony siłą rzeczy były potrzebne do pakowania paczek. Więc no więc tak. Dodatkowo. No ten towaraczok piki mamy nowe, ale widzicie, mamy troszkę towaru, to już tam, tam niech sobie on będzie. Kawa, kawa, kawa. I możemy biznes otwierać. A jeszcze chlebek uzupełnimy. Także słuchajcie, dzisiaj trzeba zobaczyć, jak to tu się będzie kręciło. jest chlebek? Nie, to są jajka. A jajka mamy. Nie wiem, po co ja zamawiałem jajka, widzowie? Niech mi ktoś powie, po co ja jajka zamawiałem? No, ale takie, o, jest chlebek, 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 dobra, lecimy tutaj, chlebka powrzucamy, tu, 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 na górę też. To chyba wszystko mamy, co mieć powinniśmy. No to dorzucimy już do tego chleba więcej, już chleb chyba będą kupowali ceny, chyba mamy spoko. Także nic nie innego nam widzowie nie pozostaje, jak otwierać nasz biznes, ale, 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 ale właśnie, skoro byśmy chcieli, teraz tak, management, bills. No nie mamy jeszcze żadnych rachunków, no licencje, no to na razie się wstrzymuje. chociaż wiadomo, że mógłbym kupić, tylko słuchajcie, to też tak działa. Niestety tak działa lub niestety. no ale chyba stety, że jeżeli kupicie licencję, to ten produkt musicie mieć na sklepie. Jeśli chcecie, wiadomo, jakby levelować, no to musicie mieć wszystkie produkty, na które macie licencję. Jeśli jakiś klient nie znalazł jakiegoś produktu, tam się o niego pruje do Was, no, to, 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 to to wtedy łapiecie minusy. Oj, czy ja dobrze kupuję? Nie chcę lodówki. Nie, 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 nie. Nie chcę lodówki. Ja chcę regał, moi drodzy. A dobrze, a dwa regały. A sru, kupmy dwa regały. Widzowie, zaszalejmy sobie. W ogóle światła, słuchajcie, bo tak widzę, że jest jakoś tutaj ciemno i tam chyba się światła też kupuje. Co my tu możemy zrobić? No na razie żadnych rarytasów, słuchajcie, nie zrobimy. Ale tyle, ile możemy, to tyle sobie poradzimy. Ja wiem, że mogłem ten regał na ścianę wstawić, ale jak widzicie, tam ciągle jakieś kartony stoją. Jakbym się uparł, to tu rządek jakiś też można wstawić w jedną i w drugą stronę regałów. To może już zróbmy to porządnie. A, bo tutaj jest wejście. No dobra, no na razie będzie ciasne wejście. Słuchajcie, jestem początkującym tutaj przedsiębiorcą. Oj, 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 chyba za bardzo początkującym, powiem szczerze. Chyba troszkę za bardzo początkujący. <laughs> zaraz to ogarniemy. Zaraz to sobie ogarniemy. Kto powiedział, że te regały muszą stać tam, mogą stać bardziej na środku. No, na razie może tak. Nie wygląda to za ładnie, to już bym wolał to przesunąć gdzieś tak. Gdzieś tak tu i byśmy mieli więcej miejsca. O. Na razie tak. Potem się będziemy martwić. Potem będziemy to ustawiać. No, światła bym kupił, ale na razie nas na nie nie stać. Także słuchajcie, otwieramy Kram. I teraz tak, no na razie licencji nie kupię, ale tak sobie pomyślałem, że mogę sobie. A, mąka, mąka, mąki mi jeszcze brakuje. No, bo nie może być, słuchajcie, sytuacji, w której pracownik, znaczy pracownik, klient nie, nie znajdzie jakiegoś towaru, nie? Także nie może być takiej sytuacji, widzowie. Musimy mieć wszystko totalnie powykładane, a ja lubię mieć to jakoś zawsze tak posegregowane, jak widzicie, sensownie. Co nam tu zostało? A jeszcze jedna mąka nam została. No to słuchajcie, postaram się teraz, żeby te kartony się nie walały. To nie wiem, jedną mąkę sobie tu wrzucimy, bo w, koń w końcu po coś kupiłem te półki, prawda? Kochani moi drodzy, po coś te półki się kupiło i trzeba je wykorzystać, więc ja w myśl tej zasady. Wolę byle jak coś wrzucić na półkę, ale półka nam w tej chwili pełni rolę yy, widzowie magazynu. Nie mamy jako takiego magazynu. Yy, to półka nam będzie pełniła rolę magazynu. I po prostu wszystko na te półki będę wrzucał. A to też ma ten plus, że jak powrzucam. Yy, słuchajcie, to później nie będę dobra. Pan chwilę poczeka. Widzi Pan, że ja tu zarobiony jestem zarobiony jestem niesamowicie. Wiecie, to ma ten plus, że jak macie dużo naładowane na półkach, jakoś sensownie na półkach macie to naładowane, to wtedy o widzicie w ciągu dnia tylko możecie się skupić na sprzedaży, nie musicie się martwić o uzupełnianie towarów, herbatki. No to tu już trudno, tutaj też trochę dorzucimy. Niech sobie wszystko stoi. Ja mam nadzieję, że mamy widzowie w ogóle dobre ceny, bo niestety, no już się kolejka nam tworzy. No cóż, no muszę do kasy, muszę, muszę. Zobaczmy, moi drodzy. No tutaj 230 dolarów mamy ciekawe z jaką dniówką Skończymy mmm, dzień. Oj, co ja robię? 50 dolarów bym mu wydał, a mam mu wydać tylko. Co ja robię, moi drodzy? Cię zapędziłem. Także szybka. A w sumie wiecie, pracownika, to ja już mogę zatrudnić, bo mnie to chyba. Czekajcie, bo w zasadzie pracownika to ja już mogę zaraz zatrudniać, prawda? Niech on już sprzedaje, my się mu przyjrzymy, widzowie, jak on tam pracuje. Lub czy się opierdziela. No ale jakoś powiem wam szczerze, kręci mnie to też na kasie, że się mogę pobawić. Przy czym. Przy czym na pewno fajniej by było, jak na przykład tutaj wydajemy kasę, no wiadomo, no to nie jest polska gra, ale jakby oni to jednak rozwinęli, oj, oj, źle, 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 jakby oni to rozwinęli i żeby na przykład to były polskie pieniądze, nie, no bo ja tak jakoś dziwnie mi na przykład mam wydać dolara, jest jakby, wiecie, u nas 1, 2 i 5 jest, jest monetą, tak? A tutaj na przykład 1 dolar. O, jest w papierku. I to, to na pewno, słuchajcie, tak troszkę... Na pewno tak troszkę tak, tak człowiek jest taki zdezorientowany. Jak kartą płacą, to spoko, nie? O, i 27, nie 25. Widzicie, pieniądze lecą. Więc myślę, że będziemy nasz market ładnie rozbudowywali. Ale to wszystko, moi drodzy, z czasem. Bo nie od razu Kraków zbudowano. Tutaj potrzebujemy dużo... Cierpliwości, moi drodzy, dużo cierpliwości. Przede wszystkim nie możemy się przeinwestować, aczkolwiek zastanawiam się nad licencją na kolejne produkty, bo mamy trochę miejsca. Ja bym może zatrudnił pracownika, może bym wziął kredyt. Słuchajcie, widzowie, moi drodzy, może to nie byłby głupi pomysł, żeby zobaczyć, jakie tam produkty są w tej następnej licencji, ile ona kosztuje. Bardzo mi miło, że pani ma wyliczone, zobaczcie. Jedna moja uwaga na ten moment. Ale to jakby będzie odcinek osobny o, o moich tutaj opiniach. Um, jedna moja, moi drodzy, uwaga jest... Jak to Chwila, chwila, chwila. Jedna moja droga uwaga... Znaczy, jedna moja drodzy uwaga... A, dziesiąty level możemy mieć, czyli jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Szybko musimy dobić levelu. To nie jest tak hop widzowie. Dobra, widzicie, bo tu nas levelami to... Jakby ogranicza, także szybko musimy wbić level, aby pracownika zatrudnić. To ja to będę, to ja sobie jeden dzień przelecę, myślę, widzowie. Poza, mm, poza odcinkiem się za chwilkę zobaczymy, będzie szybciej, co wy będziecie tutaj czekali, moi drodzy, na, na wbicie tego levelu. Natomiast yy, na pewno za szybko leci czas. I to, to jestem pewien. Ja uważam, że powinniśmy mieć taką możliwość, jak mamy, nie wiem, w, czy to w Farming Simulatorze, czy to w Cities uh, Skylines. No i powinniśmy, powinniśmy, moi drodzy, mieć taką możliwość, że my ten czas sobie jakby mamy wpływ na to, jak szybko ten czas będzie biegł. I według mnie ten czas tu biegnie zbyt szybko. Zobaczcie, bo już mamy 18 tak naprawdę, także no, no, no to mi się to mi się nie podoba, nie? To mi się nie podoba. Dobra, czekajcie, to ja sobie jeden dzień tutaj przelecę, ale chciałem Wam już statystyki z dnia pokazać, jak tam nam ta sprzedaż wyszła. No 600 dolarów, czyli myślę, że już te utargi nie są takie złe, jak na pierwszy raz czekajcie 36. Już nie są takie złe, te utargi. Także myślę, że coś tam. Widzę, że na koniec dnia zawsze więcej klientów. O, już mamy dziewiąty level za chwilę. Także widzicie, sprzedajemy, sprzedajemy, tylko jest strasznie ciemno i ja zdecydowanie, moi drodzy, chciałbym. Tutaj muszę sobie światło zamówić. Ono, mimo tego, o, dziewiąty level jest. Mimo tego, że ono, słuchajcie, zobaczcie teraz, widzicie? Strasznie, tak. Także tutaj dla własnej wygody. Jeżeli jeszcze mi się uda. To z dwa światła musimy zamówić. O, jeszcze się mi udało. Jak jest ciemno, to od razu będę widział, jak to. O, 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 o. Także na razie dajmy tu. Te światła chyba później można tak samo przestawiać, jak wszystko inne, ale chciałbym, żeby to było jaśniej. No i nad kasą to jeszcze jedno. No i widzicie, no jest jakby 120 dolarów, tak można powiedzieć. No nie, że w plecy, nie, ale jest to konieczna inwestycja, która ma mało wspólnego, jak widzicie, z. O! Troszkę jaśniej. Troszkę jaśniej nie mówię, żeby było lepiej, ale. Coś nie ale szp, panie szanowny. Tutaj mi pan Grubaski daje jakieś. Ale ja się nie. Nie pomylę, proszę pana. Ja zawsze dobrze wydam. A ciekawe, co by się stało, jakbym za mało wydał. Musimy to widzowie sprawdzić. Może tej. Może tej blondynie za mało wydamy. Zobaczymy, czy się ona zorientuje, słuchajcie. O ile będzie płaciła gotówką, bo tego nie wiemy, oczywiście. Rybata mi się kończy. A nie, to mi widzicie. To, to ja muszę mieć wszystko, dlatego na jednej półce lubię mieć. Bo wtedy, jeżeli dany produkt się kończy, to ja widzę. Jeżeli jest on porozrzucany na różne półki, to ma to swoje minusy. A, i mieliśmy sprawdzić, ile to rozszerzenie kosztuje. Oj, co ja robię? Widzicie, ja miałem mi za... A gdybym jej wydał, nie wiem, jednego grosza? Nie mogę. Nie mogę, widzowie, nie mogę. Niestety, nie da się. Dobra, nie da się. Nie da się za mało wydać. Niestety. Od razu komunikat wyskakuje. Dobra, no i mamy koniec dnia. Czyli raczej nam tu nikt nie przyjdzie. Zobaczmy statystyki. Zadowoleni klienci 27, nie było produktów, które nie było, nie było za drogich, więc to chyba też wpływa na, na jakiś nasz tutaj ten. No i kupiliśmy, oczywiście, słuchajcie, no towaru nie kupowałem, bo z poprzedniego dnia mi został, natomiast kupiliśmy, kupiliśmy tutaj dużo. Dobrze, słuchajcie, to zobaczmy, ile ta licencja, zaraz do tego będziemy dążyli, bo już jakby. Nie wiem, w co ręce włożyć, powiem Wam, nie czekajcie, rachunki trzeba zapłacić, niestety. To jest ta nieprzyjemna część. Licencja 400 dolarów i będziemy mieli no, dostępnych kilka rzeczy jakąś tam pastę, spaghetti, ryż, sól, oliwa z oliwek. No to może być ciekawa licencja, natomiast nie chciałbym za te pieniądze, które mamy tej licencji kupować, bo oprócz licencji trzeba kupić, wiadomo, produkty. Ja chcę zrobić to jak kasiera, zatrudnię, za a zobaczmy jakie kredyty możemy wziąć. Bo, jakbym chciał, 750 tylko mogę wziąć kredyt. 750 widzowie mogę tylko wziąć kredytu, hmm. Ale to mi starczy na dwa regały dodatkowe, więc te nowe rzeczy na regałach by mogły stać. A poza tym, tutaj też jest jeszcze miejsce na regały. I no, no, chciałbym jeszcze z jedną lodówkę, powiem Wam szczerze. Dobra. Dojdziemy do tego. Słuchajcie, ja tam jeden dzień sobie przelecę, żeby ten dziesiąty level wbić, bo prawdopodobnie tak to wygląda. Tutaj sobie widzicie, muszę towar powykładać na półki, ale to już się następnego dnia zobaczymy i zatrudniamy moi drodzy pracownika. Zatrudniamy pracownika, także to już tam sobie zrzucimy gdziekolwiek. Zatrudniamy widzowie pracownika, także za chwilkę się widzimy moi drodzy. Do zobaczenia dosłownie za chwileczkę. No, jesteśmy, moi drodzy. Jesteśmy. Kolejny dzień udało nam się, słuchajcie, przebić tysiączek. A tu jeszcze zobaczcie, zobaczcie, co tutaj jeszcze do nas czeka, bo tam trochę sklepu wykupili. Ale to ja już na spokojnie będę sobie to ogarniał. Cały czas gdzieś tam staram się to przestawiać, żeby było według tego mojego zamysłu. Zobaczymy. Wielka akcja. Na razie nie będę kartonów tu, słuchajcie, wstawiał. Także lecimy z tematem. Może nam się uda bez żadnych tutaj. Oczywiście rachunki. Może nam się uda, moi drodzy, bez żadnych kredytów. Kupujemy licencję i na co my tą licencję kupiliśmy, no to będziemy widzieli w sklepie. Znając życie, pewnie będzie trzeba kupić. Zresztą, no dobra, zobaczmy, co to za produkty. W ogóle może. A, spaghetti, Nutella. Drugi rodzaj mąki, oliwa z oliwek, sól i ryż. No dobra, to my to musimy sobie jakoś teraz sensownie poukładać. No to nic, moi drodzy, chyba tutaj z dwa regały by trzeba wstawić. Powinny one wejść. To na razie musimy, o już, pracownik stoi. Bardzo fajnie, witamy pana pracownika, przyjrzymy się panu, jak pan pracuje. No moi drodzy, moi drodzy, kurczę, kręci mnie to, nie powiem, że nie, bo to taki rozwój. No i niestety, chyba te światełka trzeba będzie kupić, ale też tak nas aż. Na światełka nie stać, a nie chciałbym kredytu brać, ale na towar, w sumie, to się zwróci. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Znając życie, to pewnie od tej strony, chociaż te drzwi to też tak tutaj nie do końca nam potrzebne. Znaczy, to są, rozumiem, do magazynu drzwi, ale my na razie magazynu nie potrzebujemy. Słuchajcie, my na razie nie chcemy magazynu, my na razie chcemy się rozwijać. O, tak też myślałem, że będzie problem, no ale to my sobie poradzimy, moi drodzy, my sobie nie poradzimy. Lodówkę cały czas uważam, że jeszcze jedną kupię, bo generalnie słuchajcie, mój zamysł jest taki jak mówię, że chciałbym, żeby jakoś tam to dążyć do tego, żeby to jakoś sensownie było układane i wtedy się też nie martwić o ten, o ten towar, dobrze, chlebki, no chlebki mamy wszystkie, więc karton musi sobie leżeć. I teraz musimy się zastanowić, co tu z tych nowości kupiliśmy i ile my tego mamy. Herbata, no herbata nie jest nowością, ale uzupełnimy. No w sumie mógłbym sklep otworzyć, gdyby nie to, że chyba produktów nam widzowie, moi drodzy, kochani, brakuje. Gdzieś tu woda się zapętała i ser. Zobaczcie, 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 ser nam wykupili. No, wykupili nam ser, to znaczy, że... Mało tego sera mieliśmy, mało, 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 mało. Jeszcze jest tutaj chyba karton z serem. Tyk-cyk-cyk-cyk-cyk. Tyk, tyk, tyk. No, widzicie, jest, rozwój niesamowity, dziesiąty level jest. O, jajka też nam wykupili, tylko jajka są przyczaśnięte lampkami. No to już może tutaj uzupełnimy kawę, chciałem powiedzieć trawę. Tu jest jeszcze ser. ale Ser mamy. O, widzicie. No i to, to będzie to, że ten magazyn nam się jednak przyda z czasem. Ale to może już, żebyśmy nie mieli zbyt ciemno, zamontujmy lampkę. A ja tu jeszcze ostatnio coś kupowałem, jakieś lampki. Aha. Mnie niepotrzebnie tyle tych lampek kupiłem, ale dobra. Niech w sklepie będzie jasno. Jeśli to moi drodzy wpłynie na sprzedaż, to niech w sklepie będzie jak najjaśniej. Niech Niech nastanie światłość. A po co ja tyle jajek nakupowałem? Niech ktoś mi powie. A, widzowie, mam cztery czy trzy kartony jajek. Po co mi to? Do czego mi to? To ja nie mam pojęcia. Coś tu mi się musiało pomylić przy tym zamówieniu. Zobaczmy czokpiki. Czokpiki są tu. Cyk, cyk, cyk. A, bo ich tak tyle wchodzi na półkę. To mi się podoba. Dobrze, dobrze, dobrze. Co z tą mąką? Te mąki. Ob Aha, to nawet nie możemy do tego kartona niestety wrzucić. No dobrze, dobrze. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Oliwy bym chciał obok oliwek, czyli będziemy po prostu, widzowie, to. A oliwki się da? Nie da się też. Będziemy to, słuchajcie, przestawiali. Będziemy przestawiali. Gdzie tu, gdzie tu jest ta nowa mąka? Tu jest. Nie, to nie jest mąka, to jest to. Panzani jakaś pasta. No dobra, tą panzani pastę musimy też wrzucić. Już bym otwierał sklep, tylko wody nie widzę. O, jest mąka, jest mąka. To wiecie co, zróbmy tak. Zróbmy tak. Mąki w kąt. Jedna będzie obok drugiej. Ja to, jak widzicie, lubię mieć wszystko na jednej półce. Znaczy na jednej, no w tym momencie na czterek, nie? Ale. Tak jakby w jednym rzędzie, bo wtedy wszystko jest dla mnie, słuchajcie, czytelne. Oczywiście czasami jak mi coś tam nadwyżka zostanie, a jest wolna półka, tak jak widzicie, wrzucam byle gdzie. Fajna metoda, sprawdzona. Czok pików już mamy chyba tyle, że wystarczy. O co ja tyle tego nakupowałem? Widzicie, byśmy mieli więcej kasy, gdybym tak nie naszalał. Dobra, słuchajcie, no bo jeszcze coś tu mi, wody mi brakuje, ale nie mamy wody. Chleba też mamy dosyć. Co to się tu stanęło? Co to się tu stanęło? A mąki? Już tak w zasadzie mamy dosyć. Dobra, niech sobie stoją. Niech sobie stoją. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I coś ty z tych nowości tu przyszło? Gdzie tu są te nowości? A bo ja tych nowości jeszcze nie zamówiłem chyba. Ale numer. Dobra, jest woda. Jak jest wodę, wstawiamy i możemy otwierać. Aha, tylko ja tutaj mlekiem zastawiłem. Kurde. Widzicie, za mała lodówka. Dobra, widzowie, decyzja. Kupujemy drugą lodówkę. Ja to pierdzielę. Trudno, na coś trzeba kredyt wziąć, nie? Na coś trzeba, słuchajcie, kredyt wziąć. Inaczej sobie tego nie widzę. Także lodówka musi jedna wlecieć, ale nie wleci, bo nie ma kasy. Także trudno, bierzemy kredyt. O, jeszcze drugi możemy w razie czego. Ale nie przesadzajmy z tymi kredytami. Oj, ja tu przesadziłem. Jedna lodówka ma być. Jedna lodówka, i z tych produktów teraz tak. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dwa, raz, dwa, raz, dwa i Nutella. Gdzie ja to wszystko poustawiam? Widzowie, powiedzcie wy mi, gdzie ja to wszystko poustawiam? No i na full lecimy, tam będziemy się szczypać. Dobra. Mąka, 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 mąka miała być obok mąki, więc a jeszcze ceny będzie trzeba ustawić, bo to nie jest tak, widzowie, widzicie. Czekajcie, to się tu nie da. A to się da? To się da. No to to damy tu. Susu się nie da pewnie. Dobra. Jakiś tam porządek zaczyna być. To SUSU tutaj mi też przeszkadza w tym momencie. A dobra tam straci. Co to jest to takie wielkie? A, lodówka, lodówka, tylko żeby ona mi tu weszła jeszcze, nie? Ale to mam fuksanie. Zobaczcie, jak, jaka intuicja. Na oko widziałem, że wejdzie. No i w tym momencie. Um, tu możemy zrobić takie machnią, że będzie lodówka z wodą. I z mlekiem na przykład że nie chce mi się średnio tego mleka teraz przestawiać, ale jakby pracownik już się wziął za robotę, to byśmy sobie przestawili to mleko i wtedy tutaj wejdą sery i jajka. Tak troszkę będzie, wiecie, tematycznie tematycznie będzie. Dobra, no to możemy, biz a nie, nie możemy, bo ten mod, znaczy nie mod, tylko ten algorytm tak działa, słuchajcie. Chodzi, chodzi o to, że jeżeli licencję kupujecie jakiegoś produktu, drodzy widzowie, i nie ma, wchodzą klienci, to będą się wam pruri, że nie ma tego produktu na półce. Więc jakby musicie ten produkt mieć i tu nie ma zmiłuj, nie? Także jeżeli nie chcecie jakichś tam ujemnych punktów, to no nie wiem, tutaj tą oliwę wstawimy. Tak jakoś pomieszamy. Jedna będzie półka. A ta może sobie tu być żółta. Dobra, wykupią tą żółtą. Pierdzielę. Coś jeszcze na półce brakuje z tych nowości? Bo ja sobie będę to spokojnie ud udostępniał. Chyba wszystko mamy. Dobra, słuchajcie, otwieramy bajzel. No, rusz się, Juken. Kurde, co ty się tutaj wieszasz? Słuchajcie, to tak, co z tymi czokpikami? No, jest pełen regał, więc podziękujemy. Co to jest? To jest jakaś, a to jest herbata, no to możemy herbatę na dół wrzucić, przynajmniej będzie pół kawał Dobra, cyk. Tutaj mamy tą nową mąkę, to ją też już rozpakujemy, a jeszcze tam była sól i, ojojoj widzowie, czekajcie, bo tam jeszcze była sól i to to któryś mały karton musi być. To nie, tutaj jest ta sól chyba, tu, 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 tu już ją widzę, no ej, dobra, bo zaraz będę miał ujemne punkty. Dobra, sól możemy sobie tu wrzucić, bo te czakpiki i tak tam się przestawi. Tutaj także z nowości jeszcze jest sól. I co to tam jeszcze było z tych. A, tylko ceny nie ustawiliśmy. Łe, widzowie, ale w topa. Widzicie, dlatego nie warto otwierać biznesu od razu. Kurde, coś jeszcze. Była sól i jakiś ryż. Spaghetti już jest. A, Nutella. Dobra, Nutella. Nutella. Jest, Nutella. Dobra, uf. Chyba zdążymy. To tą Nutelle może tu wstawmy. Szybko ceny. Resztę sobie będę już ustawiał. Dobra, 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 dobra. To zobaczmy, co my tutaj przywieźliśmy. Po ile to Nutelle, moi drodzy? 5,40. No, ja wiecie, na razie mnie nie stać na jakieś promocje. Woda, to, 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 to. Spaghetti jeszcze by musiało mieć cenę 6. Fajne jest to, że jeśli ustawicie źle cenę, to znaczy nie ustawicie ceny, to będzie wam komunikat wys wyskakiwał, że sprzedajecie po cenie zakupu i to jest bardzo fajne. A tu już Gagatek, Mimonkę zgarnął, kurczę, po cenie zakupu. Widzicie, wtedy sprzedajecie po tej samej cenie, po której kupiliście, albo dajecie za darmo, ale chyba nie. Chyba nie, dobra, dobra. Jeszcze sól cenę ma, jeszcze sól nie ma ceny. I teraz możemy sobie spokojnie pracować. I widzicie, jedenasty level już biliśmy, znaczy level sklepu. Chociaż akurat uważam, że niektóre rzeczy ograniczone od levelami są troszkę bez sensu. Tutaj może to susu, nie, bo gdzie to susu stało? Tu niech sobie stoi z tej strony susu. O sobie susu może tu stać. Tam niekoniecznie musi być susu. Tak już robimy porządki, bo potem żebyście widzieli jaką mam taktykę tutaj jeśli chodzi o, no tutaj na razie nie zrobimy, bo chlebek stoi, a chlebka chyba nie włożymy do tego kartona. Ale towaru widzowie tu przyjechało, ja już się gubię, nie? Ja już się gubię. Dobra, kawa, 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 bo zaraz będą marudzić, że nie ma kawy. Ale akcja wrze, słuchajcie. A ja już pracownika zatrudniłem, a sam już nie ogarniam, nie? Nie nadążam ten towar na półki ładować. Oczywiście można... I to zrobimy z czasem, nie wiem tam od którego levelu to jest. O, znowu herbata, co ja nakupowałem, widzowie, przecież jeszcze ja nie mam na co pieniędzy wydawać. Pokup. O, zobaczcie, spaghetti już by kupili. Ledwo żeśmy spaghetti postawili, już go nie ma, słuchajcie, prawie. Nutelli pewnie też już śladowe ilości, nie, na szczęście nutella jeszcze jest. Dobra, 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 no, no trochę ciasno w tym sklepie, no co ja wam mam. O, ryż, ryż, zapomniałem o ryżu. To ryż pod spaghetti wstawimy. Tu wstawimy ryż i szybko cenę. Szybko cenę, bo zaraz będzie problem. Sześć. Gościu, poczekaj, chłopie! Ty mi nie bierz wszystkiego ryżu. Za darmochę. Dopiero cenę ustawiam. Widzicie, to jest czasem kłopotliwe. To jest czasem kłopotliwe. A gdzie mamy te? Tutaj mogę wstawić. Chociaż one były tu. Po co ja to tam wstawiam? Dobra, na razie tam. Olejka do kasy już jest, a. Jedno to właśnie i widzicie, to się sprawdza, nie, że zobaczcie, że jest zbyt krótki zbyt krótki dzień, bo ja bym sobie tak na przykład chciał, żeby ten dzień był trochę dłuższy, że wiecie, mógłbym sobie w tym czasie popracować. Kasjer by kasował i ta skala czasu jest dla mnie zbyt yy, zbyt szybka. Łącz szczerze. Powiem. Dobra, chlebek musi karton stać. Jery, widzowie, gubię się, o co ja tu, to, to źle pozamawiałem, słuchajcie, kurde, Co źle pozamawiałem, ale dobra, no to wiadomo, że to się sprzeda, bo oni to wszystko tu kupują i tak, ale znowu to susu, nie no ludzie, to, a no może tak, bo ja każdego po dwa chyba zamawiałem, wiecie, każdego po dwa i później domówiłem nowości, dlatego tych kartonów tyle tu stoi. 600 na koncie, czyli już jak widać, że już chyba kredyt zaraz będzie można spłacić. Ale ja wiem, czy jest sens spłacać kredyt. Dobra, czekajcie, woda. No dobra, to wodę wstawimy już tutaj. A pierściele. No nie no, magazyn jednak by się przydał, nie? No. Ja wiem, że zaraz ktoś z Was się słuchajcie słusznie doczepi, że tak. Kartony nam no, rozwalane w sklepie. Ale jakbyście poszli do jakiejś biedronki czy, czy żabki, to też jak jest dostawa. To znowu ta oliwa jak jest dostawa to ten to są porozwalane kartony także wiecie no no nie można niestety o już się ciemno robi widzicie za szybko czas leci za szybko zdecydowanie za szybko jest ta skala czasu dobra to na razie mamy tak chlebek wejdzie wejdzie chlebek to dobrze że wejdzie damy go tu Także to jest jedyny taki minus. No, ja tam wiecie, jestem ostatnią osobą, która by narzekała, tylko mówię merytoryczną krytykę, że. Oj, już bym wywalił karton. Że to za szybko. Że ja nie mam nad tym kontroli, tak? Co ja by mi się pomyliło, że te żółte kurde pozamawiałem tyle tego. Się potem dziwiłem, że, że mi tak jakoś. Słuchajcie, ja się dziwiłem, co mi tak szybko ta kasa zeszła, nie? No bo zrobiłem zamówienie, ładnie przeleciałem w sumie dwie dniówki, bo. No bo przeleciałem i mówię, co tu mi nie gra, nie? Zobaczcie, widzicie, tak szybko dzień przeleciał, że ja nawet nie nadążyłem. E, dobra, to już teraz źle zrobiłem, bo mąka, mam jeszcze karton z mąką, ale. Teraz zauważyłem, jak jest za późno. Także, no znowu to... Ja apię. Trochę bezmyślnie z te zamówienie złożyłem, powiem wam szczerze, tak chciałem mieć towaru dużo, a no wszystko fajnie, nie, ale jeszcze nie zdążyliśmy się widzowie pracownikowi przyjrzeć, jak on pracuje, ale to już niech nowy dzień wejdzie, zobaczymy podsumowanie, ja pierdzielę ile kartonów, no i okazuje się, że jednak nam czegoś tutaj pobrakuje, po, po, po bo i spaghetti i te i ta oliwa z oliwek, mleko miałem przestawić, ale mleka chyba tu nie, nie włożymy. No właśnie, nie włożymy mleka. Dobra, wszystko, wszystko. A teraz tak, ja nie wiem właśnie jak to z tym Finish Day, bo boję się, że jak teraz bym kliknął Finish Day, to jakby przepadną te ci klienci. A zobaczcie, jeszcze wchodzą klienci, więc mi tam nie zależy, żeby robić Finish Day. I tutaj też jest minus, właśnie to też jest związane z czasem, bo ja uważam, że to jest pusty karton. Uważam, słuchajcie, moi drodzy, że ja śmiało bym posiedział i do 23 w tym sklepie, nie? Także nie mamy wpływu na to, w jakich godzinach sklep jest otwarty. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Mówię to tak raczej w formie takiej merytorycznej krytyki, nie? Że mogli to lepiej trochę rozwiązać, ale wierzę, że twórcy to Prowadzą. Ja w to głęboko wierzę. Czekajcie, czy tam jest tak ciemno, bo coś światła chyba tu jednego brakuje. Ale pierdź. O, tysiąc na koncie, widzowie! Tysiąc na koncie mamy! Ale to idzie pięknie, słuchajcie. Nie no dobra. Chociaż ja bym sobie pokasował, żeby zobaczyć, jakie te. Tu pewnie z czasem będzie trzeba drugą kasę wstawić, ale no nie mam na razie pojęcia, jak to tutaj powstawiać. Czy my się tu w ogóle pomieścimy? Czy można tu trochę uszczknąć miejsca? No myślę, że tu można by jeszcze. Z... Dwa regały wstawić i one by nam. Coś dały. Produkt not. Found. O, kurczę, dwa produkty jednak pominąłem. Ale koszt. Koszt ulepszenia, widzowie. 1200, także widzicie no. się dzieje. Dobra, to może teraz mi się uda przyjrzeć naszemu pracownikowi, jak on pracuje. To jeżeli już wzięliśmy kredyt, to musimy tak dwa ryże. I dwa spaghetti. Chyba ta czerwona mąka. Dobra, najpierw złóżmy zamówienia. A, widzicie, to nie jest tak wszystko hopsiop. Trochę towaru się zamówiło, już kasa schodzi, już, 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 już tysiąc kurcze uciekł, już nie ma tysiąca. Dobra, no. Ja lubię mieć w ogóle to jakoś tak fajnie, słuchajcie, po, po układane sensownie, no, ale myślę, że jest OK. No, na razie nas jakby, no możemy dwa regały kupić. Kurczę, widzowie, jak się uprę, to wezmę jeszcze może z jeden kredyt. Ja tam jestem oczywiście przeciwnikiem zakredytowywania się zbyt dużego i to wiecie, jakąkolwiek serię oglądacie na moim kanale, czy to chociażby z Eurotracka. Zawsze staram się od zera do milionera jakoś tak dać radę. Ale jeśli chcemy trochę tempo przyspieszyć, to to wiadomo, że nam się przyda. To wiecie co, teraz tak to za dużo mamy tej żółtej. Tu powinna ta zielona też być do piona oliwa i czyli zielona oliwa no i mleko, zielona oliwa, mleko i czerwona mąka. O, widzicie, znowu mleko parazy pewnie i zielona oliwa, ona nie będzie pewnie zbyt tania. Wiecie, to na razie sobie tak brzydko wszystko leży. To nie wygląda tak, ale Pamiętajcie, że ja na bieżąco staram się uzupełniać i to. Dobra, to tu na dół ją wrzucimy, a to może wywalimy stąd. Chciałem, żeby oliwa była obok oliwy, ale to nie, nie wypali, ta opcja. Dobra. No i widzicie, że po prostu. O to nie ucieknie, tak? To jeść nie woła, stoi sobie na półce. I jak, nawet jak jednego dnia się nie sprzeda, to zaraz zajdzie następnego. Także tutaj bym się akurat o to nie martwił. Cyk, cyk, cyk. Te mleko stąd miało wyjechać. Jak dobrze pamiętam, miało stać koło wody, i zobaczcie, w taki sposób, przez to, że kupiłem drugą lodówkę, um, uzupełniam to tak, że po prostu no, mam to tak, jakby uzupełnione w ten sposób, że widzę, jakby ja jestem wzrokowcem. No nie wiem, każdy z nas ma oczywiście inaczej. Nie wiem, jak tam wy macie, ale ja jestem na przykład wzrokowcem i. Jak mam to w ten sposób poukładane, to od razu widać, że coś ubywa. Nie, tutaj na przykład kawa nam ubyła, ale ja nie wiem, czy tą kawę, tutaj herbat dużo mamy. Widzicie, jeszcze kawę będzie trzeba domówić, bo ja już się w tych kartonach oczywiście gubię. Brakuje mi, słuchajcie, takiej opcji tutaj, żebym wiedział po prostu, ile mam czego na stanie, bo skoro kupiłem, to powinno to być napisane, nie? że wchodzę w stany magazynowe i na przykład jak się zastanawiam ile mam chleba, czy mam szukać ten chleb tutaj gdzieś, czy, czy zamawiać, powinno być napisane albo na czerwono zaznaczone, jeśli chleba nie ma. No bo to jest na pewno niedopracowane. A jedna, jedna rzecz to, to taka moja drobna uwaga. No dobrze, mąki tutaj chyba nie doładujemy. Jedną doładowaliśmy. No rozpoczynamy dzień. Co tu jeszcze miałem domówić? Może nutelle, może mleko jedno, może jajka i... Ser. No to już tak na przyszłość zamawiamy, nie? I zobaczymy kolejną licencję. To czekajcie: Nutella, mleko, jajka i ser. A ta tragedii nie ma. Dobra, ale już sam zasadniczo sklep możemy otworzyć, bo już wszystko nam mamy raczej, raczej cen nigdzie nie. Nie zapomniałem rzucić. Dobra, to tu będzie ser, może sera więcej. Nie wiem, co więcej kupują, czy jajka, czy ser. To się przekonamy dopiero, widzowie. Tyk-cyk-cyk-cyk. Tyk, tyk. O, akurat chyba wszystkie. Tylko ja nigdy nie widzę. A, nie są wszystkie, widzicie? Już bym wywalił karton z, mle z czteroma mlekami. Trochę jest to kijowo zrobione, że też nie, nie jest pokazane, nie? Bo normalnie, powiedzmy, w świecie realnym, bym zajrzał do kartona i bym widziała, tu muszę. Nie wiem, karton na ziemię położyć i zaglądać do niego tak hamsko. To mi się nie podoba. O, jeszcze Nutella. Domówiona. No i zobaczcie, też spójrzmy na to, że się rozwijamy. Ja się zastanawiam, tylko to też trzeba przeliczyć. To nie jest tak, chłopsiub widzowie. Już Wam mówię o co chodzi. Tutaj regału pewnie nie, nie zmieścimy, ale no tu by dwa weszły. Na upartego i tu by jeszcze jeden wszedł, tak podwójny. Chodzi mi o to, Ile ta licencja kosztuje? Bo zatrudniliśmy pracownika, to to już też. Tu teoretycznie możemy w banku jeszcze wziąć pożyczkę, ale dzienna spłata, no teoretycznie byśmy z kosztów się wyrobili. Licencja 550 i to jest soda, apple juice, milk, soda. A, czyli to są rzeczy do lodówki, czyli trzeba by jeszcze jedną lodówkę wtedy kupić. No można by tutaj byśmy mogli jedną półkę postawić. I lodówka by weszła, i wtedy byśmy napoje jakieś jeszcze mieli, rozumiem. Ale to już może zostawimy temat. Słuchajcie, na następny odcinek, a my się przyjrzyjmy tutaj naszemu pracownikowi, jak on pracuje, moi drodzy. O, tu będzie widać, jak panienkę kasuje. Tada. Pięknie, pięknie. Dobra, pracownik pracuje. No to co, moi drodzy? W następnym odcinku w takim razie dokupujemy lodówkę, jakieś może dwie półki, czy może dwie lodówki, jedną półkę. Zobaczymy, zobaczymy. No i będziemy inwestowali w kolejne nowe produkty. To czy z kredytem, czy nie? Myślę, że jak dniówkę przelecę. Myślę, moi drodzy, że jak dniówkę przelecę, to na radę bez kredytu. No to zobaczcie, ile my, ile my mamy tu jeszcze kartonów na. No o, proszę. Widzicie, to jest wszystko kasa. Tu kasza, kasa leży na na ulicy, może nie, ale na podłodze, tak? Kasa leży u nas na podłodze, widzowie. Także co jest z tym ryżem, że nie mogę? No mogę. No, także tu kasa leży na podłodze. Zobaczcie, ile tu jest kasy na podłodze. Także myślę, myślę, że tutaj o. A ja już nie wiem, co za co się tu zabierać, żeby to rozpakowywać. Chleba, może trochę. No nie ma co, nie ma co. Wszystko kurczę. O no, jednego zabrakło. Czokpiki może rozpakujemy. O, tą jedną wodę byśmy mogli wpakować i byśmy się pozbyli jednego kartonu. No, widzicie, widzicie. Także tu kasa leży na ulicy. Ja myślę, że jedną dniówkę przelecę. zobaczymy się w następnym odcinku. No to będzie gdzieś to około 12 lub może nawet 13 levelu. Piękna pani blondyna. Także będzie to około 12 lub 13 levelu. No i lecimy wtedy z licencją na nowe produkty. No myślę, że się wyrobimy bez kredytu. To trzeba szybkie akcje robić, wiecie, więcej produktów. To wiadomo, że będzie większa kwota zamówień i będzie się działo. Można powiedzieć, nocy będzie mało i będzie się działo. Dobra, drodzy, kochani moi, dziękuję Wam za oglądanie. Będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a my się widzimy w następnym odcinku, myślę, że już jutro, także trzymajcie się, cześć!